18 października wojewoda podlaski wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych w sprawie skarg rodziców dzieci z Becejów. Przeprowadzone przez wojewodę postępowanie wyjaśniające wykazało, że 4 uchwały uznające bezzasadność skarg na wójta gminy Szypliszki zostały podjęte przez Radę Gminy z naruszeniem prawa. Pismo wojewody w tej sprawie dotarło do naszej redakcji w piątek. Tego samego dnia rodzice skarżący się do radnych na wójta gminy Szypliszki odebrali także inną korespondencję w tej sprawie. Ku ich zdumieniu dosłano im nowe wersje uzasadnień do zaskarżonych u wojewody uchwał. Kto je sporządził, nie wiadomo. Podpisał je przewodniczący Rady Gminy Szypliszki. Bez wątpienia nazwać takie działanie należy co najmniej niecodziennym, jeśli nie kuriozalnym. W zawiadomieniach skierowanych do gminy jako główną przyczynę wszczęcia postępowania nadzorczego wojewoda wskazał braki formalne. Uchwały z załącznikami stanowiące odpowiedzi na skargi nie zawierały uzasadnienia faktycznego i uzasadnienia prawnego, a także brakowało w nich wymaganych prawem pouczeń. Nowe tak zwane uzasadnienia, jakie dzisiaj dotarły do skarżących, są już obszerniejsze i chociażby pouczenie zawierają. Tyle, że z punktu widzenia prawa te nowe uzasadnienia nie są załącznikami do uchwał podjętych miesiąc temu. Jednym słowem, to już musztarda po obiedzie. W nadesłanej do nas odpowiedzi wojewoda podlaski zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. W jego piśmie czytamy. Podkreślenia również wymaga fakt, iż wojewoda w ramach sprawowanego nadzoru nie ma wpływu w praktyce na pracę komisji rewizyjnych. Działania komisji rewizyjnych mogą jednakże w niektórych przypadkach wpłynąć na ocenę legalności uchwał. I w tym przypadku tak było. Nasze wątpliwości co do prawidłowego działania komisji rewizyjnej były uzasadnione. Zgodnie bowiem z najważniejszym gminnym aktem prawnym, statutem tej gminy, to komisja rewizyjna powinna prowadzić czynności wyjaśniające, a nie... Skargi to oczywiście były kierowane do Rady Gminy, czyli przyjmuję to ja jako przewodniczący Rady Gminy, nazywam się Stanisław Gibowicz, że ktoś nie wiem. I poprosiłem wójta po zapoznaniu się z tymi skargami, zresztą te skargi wszystkie mają identyczną treść, wszystkie są jednakowe, tylko tyle, że podpisy są inne. Poprosiłem wójta o wyjaśnienie tych zagadnień, które zostały poruszone. Wójt taką to prośbę spełnił, co przekazałem wszystko dla szefa komisji rewizyjnej, który będzie dzisiaj rozpatrywał te skargi. Pan przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do pana wójta Mariusza Grygięcia z takim oto pismem. W związku z otrzymaniem skargi na działalność wójta gminy Szypliszki od pana, no tutaj W będzie, i uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Komisja rewizyjna powinna też przyjąć zgodnie ze statutem gminy stanowisko w sprawie skarg i przedłożyć je Radzie. Tymczasem takiego stanowiska komisja rewizyjna nawet nie ustaliła. Tak przynajmniej wynika z opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej protokołu, którego treści nie ośmielamy się podważać.